Witam i pozdrawiam cieplutko wszystkich swoich widzów. Tych cudzych w sumie również. No, to skoro mamy już za sobą wymianę wszystkich uprzejmości, to możemy przejść do recenzji jednego z poważniejszych tytułów prasowych w Polsce. Mianowicie Super Expressu. Od razu zastrzegam, iż jest to numer z 6 lutego, no ale aktualność chyba ma tutaj jednak niszowe znaczenie. Dzisiaj na okładce Super Expressu na 7 nagłówków mamy aż, albo tylko, 4 wykrzykniki. Ale co rzuca nam się najpierw w oczy? Od razu widzimy byłego premiera Kazimierza Marcinkiewicza, który krzyczy na żonę. Zobacz film! Idź do pracy! Przestań mnie nachodzić! Tak krzyczy okładka. Jest to ekskluzyw dostępny tylko w Super Expressie. Widać, Super Express ma podsłuchy u wszystkich znanych osobistości w tym kraju. Nagrywają każdą sekundę ich prywatnego życia. No i na nieszczęście byłego premiera nagrali również jego sprzeczkę z żoną z początku 2013 roku i wyszło to na jaw po 5 latach. Marszałkowie dali swoim podwładnym gigantyczne nagrody. Według sondażu przeprowadzonego dla Super Expressu Polacy chcą Andrzeja Dudę na drugą kadencję. Mamy tutaj również informację o rekordowych pieniądzach w show TVN-u. Wydali na Majdanów 10 milionów złotych. Na początku przestraszyłem się, że ten numer Super Expressu kosztuje aż 5 złotych, ale na szczęście chodzi tu tylko o jakiś pomysł jednego z członków PiS-u. Pomysł ten zakłada, że za wizytę lekarza mielibyśmy zapłacić 5 złotych. Rozumiecie to? Po prostu idąc do lekarza, mielibyśmy zapłacić za wizytę u niego. Co będzie następne? Co? Może będziemy musieli jeszcze zapłacić za usługi i towary w sklepach? Nie wiem do czego oni nas chcą doprowadzić. Chyba do jakiegoś bankructwa. Nie dość, że mało zarabiamy, to jeszcze żebyśmy musieli za wszystko płacić. To jest po prostu chore. Ten kapitalizm nas kiedyś wykończy. Pomysł ten miałby skrócić kolejki do lekarza. No bo wiadomo, jak coś jest darmowe, to wtedy się tego nadużywa i idzie się do lekarza, nawet gdy nic tam nie jest. No ale pamiętajmy, teraz, w tej chwili, na ten moment NFZ jest zupełnie, całkowicie darmowy. W ogóle na niego nie płacimy, nic, żadnych składek nie ma, no po prostu teraz to się odbywa charytatywnie. W ogóle nie płacimy. I oby tak zostało jak najdłużej, oczywiście. Tymczasem marszałkowie dali swoim gigantyczne nagrody. Krytykowali poprzedników, a sami przyznają bonusy ekstra. No Super Express właśnie odkrył w 2018 roku, jak działają partie rządzące. Tutaj mamy nawiązanie do tematu głównego okładki. Marcinkiewicz krzyczy na żonę. Są od 2 lat w sądzie. A było przecież tak pięknie. Jeśli chcecie zobaczyć, jak były premier Rzeczpospolitej Polskiej krzyczy na swoją żonę i wysyła ją do pracy, aby się czymkolwiek zajęła i przestała go nachodzić, to tutaj zobacz film na superexpress.pl. To właściwie to se.pl. Zresztą nieważne. A tu co mamy? Poważną publicystykę. Wiadomo, o co warto się kłócić z Żydami. Tutaj jakiś były minister zdrowia alarmuje, że zachorowań na raka będzie więcej. No jak będą czytać takie gazety, to nie wątpię. O! To jest jedyna rzecz, która przykuła moją uwagę. I to na poważnie. Król tu pisze. W ogóle ciekawy tutaj jest dysonans. Wszak mamy tutaj dość poważne rozmowy, wywiady, felietony. Na przykład Janusza Korwin-Mikke. No ale to wszystko po to, by kilka stron dalej zobaczyć zdjęcia przyszłej księżnej. Oczywiście są to takie zdjęcia. Udostępnijmy, póki ich jeszcze całkowicie nie ukryje. O, i mamy też komiks. Oczywiście tematyka polityczna. Tutaj mamy telewizor, czy tak mi się wydaje, że to jest telewizor, bo tak trochę niewyraźnie to jest narysowane. Mamy telewizor, a przed telewizorem kota i jakiegoś małego pana. Trudno mi powiedzieć, kto to może być.
Także mamy tu do czynienia z taką fajną, delikatną satyrką z humorkiem. Co tam dalej? No, Duda na drugą kadencję, 57% go popiera. O, czarnoskóry Polak walczy z politykami z Brukseli. No proszę. Gej Verhofstadt nazwał Polaków faszystami, a Unia go chroni. Nie jestem nazistą, tylko polskim patriotą. O sprawie pisaliśmy już w listopadzie. No proszę, jaki ten Super Express szybki. Sprzedała dziecko Bułgarom, a brała na nie 500+. Śląska policja zatrzymała matkę 3-letniego chłopczyka. No jak śmiała, no że... No ja rozumiem jeszcze sprzedać dziecko Bułgarom, ale brać na nie 500 zł? No to już jest bezczelność, to już bym sobie w lustro nie spojrzał po prostu. Ze wstydu. Zabił Irka, zawinął w dywan i wyrzucił przez okno. No bo całą Polskę to ma interesować. Patrzcie Polacy i uczcie się jak kreatywności, jak się to robi. Patrzcie, to jest nauka dla was. Macie, karmcie się takim przekazem. O, jest też coś pozytywnego. Franciszek załatwił nam przystanek. Seniorzy przedmieść Przemyśla mogą wreszcie dojeżdżać na msze święta. Autorytet papieża zadziałał, mówi Tadeusz Czachor, 79L. Prezydent miasta ignorował prośby mieszkańców o postawienie takiego przystanku, więc mieszkańcy zagrozili wysłaniem listu do Watykanu. I rozumiecie, te groźby poskutkowały tym, że prezydent ten przystanek postawił. No i ci mieszkańcy twierdzą teraz, że to jest zasługa papieża Franciszka. To ma sens. Oczywiście Super Express o determinacji seniorów napisał już we wrześniu ubiegłego roku. W artykule pod tytułem Papieżu, ześlij nam przystanek. Seksowne fotki przyszłej księżnej znikają z internetu. Śpieszmy się robić screeny nudesów, tak szybko są usuwane. Zdaje się nam podprogowo podpowiadać Super Express. Nie dla Szapołowskiej. Nina Terentiew nie chce aktorki w Tańcu z Gwiazdami. Modelka i piosenkarka Alicja Ruchała pracuje pełną parą. Nawet mamy taki krzykliwy tytuł. Muszę go wam pokazać. Ruchała podbija Polskę. Teraz zwróćcie uwagę na kolory słów użytych w tym tytule. I można wywnioskować, tak podświadomie, podprogowo, że ruchała Polskę. Bardzo sprytny zabieg w Super Expressie. No, myślę, że z takim nazwiskiem to ta dziewczyna może wyruchać cały polski rynek modelingu. Życzę jej powodzenia serdecznie. Co tam w horoskopie dzisiaj dla mnie, bo jestem rybą. Jeśli są tu jakieś ryby, oglądałem jakieś ryby, to będziecie wiedzieć, co was czeka. Otóż ktoś będzie chciał w sekretny sposób sprawdzić waszą wierność lub lojalność. Strzeżcie się, bo to przemyślny plan. Także żadne skoki w bok nie wchodzą w rachubę w najbliższym czasie. Mamy też super rozrywkę, czyli krzyżówkę. Szersza od fotela. Dupa? Nie, musi być na 6 liter. A, dupsko! O, to by pasowało. Strażak z Dobranocki na 3 litery. Sam nie wiem. Dziennik w kiosku na 6 liter. No, to będzie proste. Szymy i ry a. O, pro! Bingo! Pasuje. No i kącik sportowy również mamy w Super Expressie. Na ostatniej stronie zwłaszcza jest coś ciekawego. Diego Godin z Atletico Madryt stracił 3 zęby i teraz ich szuka. Ma na to 48 godzin, bo do tego czasu można jeszcze ponoć z tymi zębami coś zrobić. Można mu je z powrotem wstawić i one się jakoś tam zregenerują. Jest nawet zdjęcie, jak ten ząb leci. Uchwycono to kamerami. Nieszczęśnik tak cierpiał, że został natychmiast zmieniony. Żeby uwypuklić nam, uwydatnić, pokazać, przedstawić uczucie, jakie mogło towarzyszyć Diego Godinowi, dano taki wymowny napis. Ała! No i to by było na dzisiaj tyle. Słowem podsumowania powiem, że TVN na program z Majdanami wydał 10 milionów złotych. Ja na lekturę tej poważnej prasy, tej poważnej gazety wydałem niecałe 2 złote, bez grosika. I efekt jest zgoła ten sam. No, z tą różnicą, że skala jest jakby nieporównywalna. Ja straciłem 2 złote, a TVN 10 milionów. Nie, żebym ich jakoś specjalnie żałował.
A mogłem sobie gumę Orbit kupić.